jestem również ciekawy, jak to jest z tym modelem bez lusterek się przejechać. I powiem szczerze, że te rozwiązania techniczne bardzo odważne, ale myślę, że mają rację bytu, bo tak jak nie byłem przekonany, że kamera może w deszczu się dobrze sprawować, tak miałem okazję jechać w takim lewalnym deszczu i po prostu lusterka gorzej mogą. To moje takie wrażenie, nie wiem jak reszta kierowców, ale bardzo dobrze się z tym jeździło. Ta kopułkowa budowa tej kamery, obudowa, sprawia to, że wiatr przeczyszcza po prostu i na pewno jest z tym mniej zachodu niż przy czyszczeniu lusterek. Tak samo jest po deszczu, nie zasycha to wszystko. Więc wydaje mi się, że to nie jest złe rozwiązanie. Zresztą już zauważamy to również w autach osobowych. To po prostu trzeba się przyzwyczaić, bo rzeczywiste, że tak powiem, odbicie w lustrze, a tutaj w kamerze troszeczkę się różni. Dlatego trzeba parę kilometrów przyjechać, żeby po prostu dopasować się do systemu. Aczkolwiek mogę powiedzieć tak, wyjeżdżając tutaj od was z serwisu, dojechałem do Pułtuska, nie wiem, 80 km zrobiłem już, że tak powiem, nie przeszkadzało mi nic w tym systemie.